że już skończymy jedzenie na przykład i przychodzimy tu, ale prosimy tak pilnować, że już za dwie schodzimy na dół. Jest też, są też materiały o modlitwie, jest litania do świętego Wincentego Palotiego, warto tą litanię gdzieś tam w naszych wspólnotach też wprowadzać. To jest taka podpowiedź, jak on widział, jak kochał, jak, w jakiej relacji był z Panem Bogiem. Jest też notatnik do notowania tego, co się dzieje tu i jedna kartka, przynajmniej jedna i długopis przydadzą się jutro na jednym ze spotkań, ale o tym też powiemy jutro. Gdzie tą kartkę przynieść? No właśnie, to z tego, co dostaliśmy, czym będziemy się posługiwać. Dom to miejsce, w którym myślę, że u każdego panowały jakieś reguły, zasady po to, żeby było lepiej. Nie po to, żeby uciemiężyć. I również w naszym domu kilka takich ważnych kwestii. Jakiekolwiek sprawy, które się dzieją czy w salach, czy w pokojach, czyli rzeczy techniczne, zgłaszamy do recepcji, żeby nie szukać tu siostry Anny czy księdza Marka, bo mają dość dużo ważnych kwestii. Zgłaszamy takie rzeczy w recepcji. Tak. Główne wejście, jak już zapewne zauważyliście, jest zamknięte z racji remontu. Natomiast wchodzimy bocznymi wejściami. Jednak te wejścia są otwarte między godziną 7:30 a 22:30. Więc wszelkie późniejsze, wcześniejsze wejścia, późniejsze powroty mogą się skończyć tak trudno, z noclegiem. Ksiądz rektor powiedział, że słyszy dość długo, jak ktoś krzyczy, ale nie wszystkich, tak że trzeba uważać. Mamy w domu dwie kaplice i to jest to bogactwo, do którego jesteśmy zaproszeni, nie tylko podczas punktów, jakie są wyznaczone, ale w każdym czasie myślę, że warto tam być. Zapewne nikt nie pali papierosów, ale gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy alarmy w pokojach dobrze działają, to działają bardzo dobrze. U księdza rektora tutaj się wszystko pokazuje i leci woda i wyje wszystko, więc gdyby ktoś jednak chciał sprawdzić, to polecamy raczej palarnię. Jest palarnia na głównym kolu, jest takie specjalne miejsce, gdzie jest wentylator, trzeba tylko się mocno trzymać krzesełka, bo można jedną nogą się trzymać, a tu palić, żeby nie polecieć. Jest też takie pomieszczenie, które się nazywa salą domowników, to bardzo prosimy tam nie zaglądać. To jest miejsce księży, braci, którzy tutaj mieszkają, też bycia takiego, takie pomieszczenie za klauzurą. Moi drodzy, dużo będzie odbywało się na sali, ale też dużo odbywa się na naszym patio. Na przykład najbliższy posiłek i poranny, i później znów wieczorny, także śniadanie i kolacje odbywają się na patio. Jest to też piękny moment, żeby nie tylko zająć swoje miejsce i znać tych po lewej i po prawej, ale znać również tych, do których możemy podejść troszkę szerzej. Jest to też miejsce na naszą kawiarenkę, jak już niektórzy zauważyli, sprawdzili i posmakowali, przynajmniej ja. Siostro? Ja też tak. No właśnie, czyli wiemy. Warto z tego korzystać, ale przemieszczać się, poznawać, aby budować zjednoczenie. I na tymże patio już jutro pojawi się tak zwany kramik, który można nawet już wspomniane wcześniej królowe apostołów, tudzież inne gadżety i pozycje również Instytutu Palotiego. Także zapraszamy jutro do kramiku. Właśnie tam gdzieś na patio, tu siostra Małgorzata będzie tam siostrą Moniką dowodzić. Tak, a jak ktoś czy przed, czy po, będzie miał też okazję do tego, serdecznie prosimy, zapraszamy, nie zmuszamy, ale warto wpisać się do kroniki, żeby na przykład, tak jak siostra Anna dziś pokazywała, niektóre osoby pewnie się mogą odnaleźć w kronice zjednoczenia na zdjęciach, ciutkie młodsze, te 26 lat. Także, żeby ktoś mógł przeczytać na następnym kongresie i na następnych, to prosimy właśnie o wpis do kroniki pamiątkowej. Jakby ktoś chciał przeczytać, czy zobaczyć, jak wcześniej się wpisywali, to tam też jest taki kącik retro, gdzie można zobaczyć właśnie, co było kiedyś, wcześniej, na poprzednich kongresach, w minionych latach zjednoczenia. To z takich, myślę, ważniejszych ogłoszeń. Jeśli coś nam się przypomni, to na pewno będziemy krzyczeć. Także dziękujemy za ten początek jeszcze raz księdzu Markowi, siostrze Bernadecie. My sobie też dziękujemy, prawda, siostro? A za chwilę...
za chwilę właśnie ten ważny moment na patio, który nie będzie takim prostym. Niektórzy grają do posiłku. My przeżyjemy chyba coś jeszcze. Szczerze nie wiemy do końca, ale sami czekamy, co to będzie. W programie tak może dużo nie macie jak my, ale tego nie będziemy zdradzać. Będzie coś szczególnego. Widzimy, że niedużo opóźniliśmy. Także o 19:30 mamy rodzinne spotkanie przy kominku. A o godzinie 21:00, czyli za 3, spotykamy się w kaplicy, w tej dużej kaplicy, w której była msza święta. I tam będzie nabożeństwo. Krzyż jubileuszowy, krzyż, który był w grobie świętego Wincentego Palotiego, jest tutaj z nami właśnie dzisiaj w czasie nabożeństwa. O godzinie 21:00 nastąpi takie uroczyste przekazanie go nabożeństwo z tym krzyżem. I już zapraszając na posiłek, jeszcze taką uwagę, żebyśmy dali sobie szansę, niektórzy są młodsi, niektórzy starsi, żebyśmy wszyscy doszli na górę, pomodlimy się i wtedy zaczniemy ten ważny moment. Dobrze? I jeszcze tylko wspomnę, że tutaj na środku widzimy kamerę. To, co tutaj jest nagrywane, można obejrzeć, może nie wszystkie punkty, ale wiele na pewno, w internecie na stronie www.zak-paloti.pl. Te adresy macie Państwo na teczkach i na programach. One się tam, to jest strona, tak, strona Zaku. Można wysyłać SMS-y, żeby inni nas oglądali. Tak, to jest transmisja na żywo, więc wszystkie nasze pomyłki, których nie będziemy niestety mogli wyciąć, są. Pozdrawiamy tych, którzy już wiedzą, a którzy nie wiedzą, to mamy właśnie ogromną prośbę, żeby ich powiadomić, zadzwonić, napisać, żeby ten adres, który macie z tyłu na programie, wrzucili w swój internet i będą z nami jeszcze bliżej. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na głównie.